Wesołe Miasteczko i Bawialnia Wsielki przy ulicy Kąpielowej zapraszają do wspólnej zabawy. Moc atrakcji na zewnątrz i największa w regionie wewnętrzna bawialnia. Telefon 665-188-568. Więcej informacji na www.wesołemiasteczkosielpia.pl. Zakończenie remontów drogowych w Centrum Końskich nastąpiło w momencie oddania ronda łączącego główne ulice. Był to znak do tego, że za chwilę w mieście uruchomiona zostanie od dawna zapowiadana strefa płatnego parkowania. Teraz dowiadujemy się o niej więcej szczegółów. Jednym z elementów tej strefy, który motywował do wprowadzenia, to była chęć wprowadzenia większej mobilności w tym obszarze miasta, który jest szczególnie zatłoczony. Ja chcę przypomnieć, że jest to rodzaj formy pomocy dla prowadzonej tam działalności gospodarczej, handlu, usług, dlatego że dzisiaj każdy chciałby najbardziej wygodnie zrobić zakupy czy załatwić swoją sprawę. Najchętniej wjechałby do samego sklepu. Jeżeli w związku z tym w obszarze centrum samochody stoją przez cały dzień, no to jasne, że nowi klienci mają kłopot z dotarciem. Strefa tak pomyślana jak u nas, obserwowana w sensie już istniejących w znakomitej większości miast w Polsce, ma w zamierzeniu spowodować, że ta mobilność na tych obszarach będzie większa. Czyli ktoś podjedzie, załatwi swoje sprawę w ramach wolnego biletu, który obowiązuje na pierwsze 45 minut i odjedzie, dając miejsce następnemu. Strefa obejmować będzie ulice w ścisłym Centrum Końskich, które uwzględnione były w programie rewitalizacji miasta. Parkometry już przy nich stanęły. Pierwsze 45 minut parkingu ma być darmowe. Potem za każdą godzinę przyjdzie nam płacić. 2,50 za pierwszą, a kolejne są w zróżnicowanych, ale podobnych stawkach. Według przyjętego projektu strefa ma funkcjonować tylko w godzinach od 9 do 17, a ruszy 2 września bieżącego roku. W czwartek projekt uchwały zatwierdzili także radni. 14 było za, 5 wstrzymało się od głosu, a byli to Piotr Słoka, Jacek Werens, Katarzyna Serek, Helena Rozmus i Barbara Galant.